Dzień dobry, albo dobry wieczór mili państwo, ja jestem Pomidor, wraz ze mną Zakolnikow, siemano, siemano, co tam słychać? I witamy Ostatnie. was bardzo serdecznie na oficjalnie, można by powiedzieć, drugim podcaście. Mm -hmm. W końcu pierwszy podcast był 6 miesięcy temu, czyli no, mm -hmm. praktycznie to był pierwszy film jaki przesłaliśmy na ten kanał. Tak więc no mamy, że tak powiem, kurde rozmach w czasie. Nie żeby coś. Że dopiero no. teraz, 6 miesięcy później, kiedy widzimy się po dosyć ciekawych i interesujących wydarzeniach, jakie mają miejsce. To hmm. znów się widzimy tutaj z wami, słyszymy. Tak więc zanim rozpoczniemy, to... Jako że to jest podcast, to zalecamy przynajmniej ja tak od siebie powiem, że tutaj nic szczególnego nie będzie pojawiało się na ekranie, tak więc... Możecie sobie ten podcast w tle puścić, nie wiem, przy graniu w jakąś gierkę, przy, nie wiem, gotowaniu, przy, no, przy czymkolwiek, co tam chcecie robić w sumie. Nie musicie patrzeć jakby na ekran, możecie sobie równie dobrze ten film w tle puścić, dlatego że sobie dzisiaj trochę porozmawiamy. Co nie? Dokładnie. Tak więc, od czego by tutaj zacząć? Zacznijmy może od tego, co jakiś czas temu się pojawiło. Więc, Zakol, przybliż temat. O co chodzi? Dwa dni temu ogłoszono, że pierwszy odcinek nowej totalnej porażki został, no powiedzmy, zakończony, nakręcony. Oczywiście wszystkie wiadomości pochodzą od Cake Entertainment, więc dosyć ciekawie. Produkcja pierwszego odcinka zajęła, no bite 8 miesięcy, więc ciekawe, kiedy zrobią klejne. No mówię, no ociągają się, no niemiłosiernie. miłosiernie. Mam nawet teorię taką, że dopiero kiedy ogłosili w lutym produkcję, to dopiero tak naprawdę zaczęli pracę nad nowym sezonem. Przynajmniej tak mi się kurczę wydaje, no bo w tym samym czasie spadło Reunion kilka tygodni wcześniej, potem nagle niestety znowu to ogłoszenie, że wreszcie HBO, Cartoon Network robią nowy sezon. I teraz się przeciek pojawił, który no jasnie, jasno nam mówi, że Nowy sezon już jest w zaawansowanej produkcji, pierwszy odcinek został już nakręcony, zanimowany i skończony, więc tutaj jestem ciekawy, jaki okres czasu zajmie, kiedy kolejne odcinki zostaną, no, kończone, bo wiadomo, mówi się, że niby sezon ma mieć 13 odcinków, więc zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Okej, okay. tutaj... no, no. dobra, dobra, mów, mów, bo ja tutaj się chciałem przypomnieć, myślałem, że tutaj kończysz myśleć. dobra, to, to, to mów, to zaraz ja jakby mm. powiem, jak ja to mm. widzę, nie? No, tylko najgorsze jest to, że nie ma żadnego rysopisu ani niczego takiego. Mhm. Mm Dobra, to teraz ja wypowiem się jak ja to widzę. Faktycznie, mm -hmm. jeden z naszych, że tak powiem, widzów z tego kanału, Pitras dokładnie. Pozdrawiamy cię serdecznie, bo gdyby nie ty, to nam by ta informacja trochę umknęła. Podesłał mi, jak i tobie, tą informację odnośnie no. odcinka. Dokładnie. Moje spostrzeżenia do tego są takie. Fajnie. Cieszę się, że coś wyszło takiego na światło dzienne, że faktycznie tam jest potwierdzenie, że już zabrali się za temat. Tak, hordo, hordo i tak dalej. Znaczy, hordo. No wiesz o co chodzi. Po prostu no. zabrali się za ten temat i w jakimś tam stopniu się cieszę z tego powodu. Jednakże mam tutaj niestety malutkie ale. Mhm. Bo, no, jak wszyscy dobrze wiemy, to jest informacja, która została. Potwierdzona przez oficjalne tam źródło, tak? Przez tam Tak. Tak, oficjalne źródło dystrybutora, okay. nie? Od przez oficjalnego dystrybutora. No tak. dobra. To moje takie pytanie, co to byłby za problem, jakby podesłali jeden lub dwa screeny na przykład z tego ukończonego pierwszego odcinka? Nie mówię, że muszą pokazać teaser tego odcinka. No, ale chodzi o sam fakt, że mogliby pokazać Zdjęcie, w jakiś takie, nie wiem, jak to mniej więcej wygląda. Ja rozumiem, że trochę, z jednej strony oni spoilerować nie chcą. Tylko, nie wydaje ci się to trochę dziwne, z jednej mm. strony, że ok, jest wszystko potwierdzone i tak dalej, że pierwszy no. odcinek ukończony. Mm -hmm. Ok, wszystko fajnie. Ale po 9 miesiącach? Kiedy 9 no. miesięcy temu wyszła ta cała akcja. Tak, 9 miesięcy, czy to było 6 miesięcy temu reunion? Eee, w lutym, w lutym to 9 już praktycznie. No to powiedzmy, o. 9 miesięcy temu wyszła ta cała drama z projektem Total Drama Reunion. Czyli tym całym e, Fanmaidzie totalnej porażki, który jak na tamten moment zbił sporą oglądalność. No, praktycznie można by powiedzieć, że w tamtym momencie to było pół miliona wyświetleń za jeden odcinek. Tak. Bo tam tak, chyba to... tylko jeden odcinek wyszedł z tego, prawda? Tak, a planowanych było bodajże 12 albo 13. Okej. Okay. I. W mojej opinii osobiście, to jest troszeczkę dziwne, że dopiero teraz o tym się dowiadujemy, bo niby premiera ma być na przyszły rok. No tak. To moje pytanie teraz jest zasadnicze, czy jak to będzie właśnie teraz wyglądało, ponieważ mamy na razie informację, że pierwszy odcinek jest ukończony, gdzie są pozostałe w takim razie, no bo średnio mi się chce wierzyć, że oni nie wiem, nie mają czasu, bo jakieś tam, nie wiem, problemy, no wszyscy wiemy, pandemia też zrobiła swoje mhm. wiele studiów. Czy to, jeżeli chodzi o gry, czy to o jakieś kreskówki, no, budżetowo ucierpiało bardzo. No, nie można tutaj nawet mówić, że nie, no bo taka jest prawda. Tylko moje właśnie zasadnicze pytanie jest, co oni, jak oni sobie to wyobrażają, jak to będzie dalej wyglądać? No bo trosze, troszeczkę to dla mnie wygląda tak, że w takim tempie, skoro mamy już pierwszy odcinek ukończony po 9 miesiącach, to... Oni się do przyszłego roku nie wyrobią, jak będą mieli takie ślamazarne tempo. Mi się wydaje tak szczerze. No, nie chcę być tutaj ba za bardzo negatywnie nastawiony, bo wiem, że to teraz z moich ust tak brzmi, że jestem bardzo sceptycznie nastawiony. Ale hmm. wydaje mi się, że to będzie właściwie wyglądało tak, że teraz dowiedzieliśmy się o pierwszym odcinku i przez miesiąc lub dwa miesiące albo trzy będzie cisza. Hmm. Mi z kolei się wydaje, że oni tylko robią po to, bo fani chcą, a im się tak no niespecjalnie chce. Z kolei. No słuchaj, pamiętajmy, że Tom McGills lub McGills jak chcemy sobie nazwać. Mhm. Już bardzo dawno temu mówił, że chciał się odcinać od totalnej porażki, taką jaką znamy, bo był po prostu. miał. No, były potwierdzone informacje, że chłop miał po prostu tego dosyć. Miał dosyć jakby samej tej serii, chciał zupełnie coś innego robić. Chciał uderzyć w dzisiejsze standardy. To jest. To no, Total Drama Rama jest właśnie tego oto przykładem. Dlaczego? Ponieważ dzisiejsze kreskówki porównają do, do starych kreskówek. Czym się różnią? Tym, że mm -hmm. obecnie kreskówki wyglądają tak, że są robione dla najmłodszej widowni. I nie jest w tym nic złego. Tylko różnica między tym jest taka, że i my jak byliśmy młodsi, to oglądaliśmy kreskówki dla fabuły itd., Dokładnie. Obecnie kreskówki są robione na zasadzie takiego typowego odmóżdżacza i tym odmóżdżaczem na przykład jest Total Drama Rama. Śmieszy mnie bardzo fakt, że niektórzy zaczęli mieć pewne spekulacje po tym jednym odcinku Total Drama Ramy, gdzie to pojawiły się stare postacie pokroju, stara Jasmine, e, yes. tam chyba bodajże Heather i Alejandro. A, tak, Heather, Alejandro byli, jeszcze chyba Izzy nawet była. Nie pamiętam, znaczy ja pamiętam, wiem, że oni się pojawili tam easy i tak dalej, ale mm -hmm. ja tutaj nawiązałem do tego jednego odcinka, który jakiś czas temu miał premierę, gdzie mm -hmm. to właśnie y, te młodsze wersje tych naszych znanych i lubianych postaci przeniosły mm -hmm. się do obu Sławanakła, gdzie to tam była Jasmine, Scheder i Alejandro. No. A no tak, tak było, jakby no. była, wiecie, tworzona Plejada Gwiazd 2, nie? Ale no właśnie mhm. śmieszy mnie to, że w tamtym momencie było coś takiego, że ktoś. Były, były takie opinie w sekcji komentarzy, mhm. że niektórzy już mówili, że to jest na pewno zapowiedź nowego sezonu, nie? Że wiesz, Aaj. taki głupi easter egg powoduje mhm. zapowiedź. No ale co do tego, żeby nie było, bardzo się cieszę, że pierwszy odcinek został stworzony że dostaliśmy tą informację, że faktycznie coś tam jest robione, a nie głupie gdybanie. Ale niestety, w mojej opinii, póki nic nie dowiemy się głębiej, nie zobaczymy jakichś screenów, czegokolwiek, no... jakiegoś takiego naprawdę pod mocnego potwierdzenia, to tak na dobrą sprawę to jest tylko i wyłącznie gadanie w tym momencie. To tak jakbyś, nie wiem, odszukał newsa na jakiejś trochę fejkowej stronce, nie? No niestety tak to teraz wygląda. Dopóki, jakby... dopóki nie będzie nic pokazane, to to jest trochę taka informacja, w mojej opinii piąte przez dziesiąte. Ta, powinno się ją tak traktować. Takie piąte przez dziesiąte. Jak to nazwać? Nakręcanie Kaipu chyba tak trochę na siłę, bo chcieli zrobić bombę. Na Facebooku były posty w lutym, teraz pół roku powiedzmy prawie, że cisza ponad pół roku. I teraz mamy połowę października, i. o dobra, skończyliśmy pierwszy odcinek, tak o. No, ja chcę, ja chcę powiem tak. Ja chcę bardzo w tej kwestii się mylić. nie chcę mieć tutaj racji, że to okaże się, że mm, to co ja tutaj mówię, że pierwszy odcinek został zrobiony wszystko fajnie, a potem po dwóch e, miesiącach albo po trzech dopiero pozostałe zrobią. Ja rozumiem, zdaję sobie, żeby nie było. Ja sobie zdaję sprawę, że. Robienie takiego odcinka jest bardzo ciężkie, ale z drugiej strony mówimy tutaj już o studiu, które na swoim koncie ma wypuszczone pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Powiedzmy, nie, no w sumie pi piąty sezon, część pierwsza i piąty sezon, część druga i spin-off, więc w tym momencie wymówka na zasadzie, że to jest e, ciężkie w robieniu, nie na zasadzie, że. Ojejku, oni się mogą przy tym męczyć, bądźcie bardziej wyrozumialsi. No, przepraszam, ale w mojej opinii ta wymówka tutaj nie przejdzie. Szczególnie, że to jest doświadczone już studio i robienie czegoś takiego, to, no mówię, to, to bardzo pokazuje, jakby im się nie chciało. Że to jest na zasadzie, wiecie co, zrobimy im tą totalną porażkę, ale niech oni się już na, od nas odczepią, nie? Niech już dadzą nam święty spokój z tym, chcieliśmy od tego tematu uciec, ludzie nam spamują i tak dalej. Hmm, mi z kolei się wydaje, że nie, to może nie tyle co ich się nie chce, ale też i kreatywności, że w ogóle im brakuje, bo były czasy, kiedy planowali 10 sezonów, ludzie je spamowali, zniechęcili się, bo też nie chcieli, a teraz no dobra, zrobimy, nie mamy na to pomysłu, zrobimy, może nie wiem, posłuchamy się fanów, no to, bo też taka kwestia była poruszana gdzieś tam w czerwcu bodajże na jakimś tam panelu. I nic tak naprawdę, nic z tego no, dosłownie nie wynika. No coś tam kombinują, jakieś tam mają niby dzisiejsze standardy wprowadzać się w totalną porażkę, co tak? Dla mnie już trochę mam o to obawy. Nie wiem. No, ja mam ogromne obawy co do dzisiejszych standardów, bo. No, tak szczerze. Zależy, jak to będzie przedstawione. Bo mówię, fajnie, że oni chcą uderzać w dzisiejsze trendy. Tylko, że z drugiej strony, jak oni odwalą gówno. Brzydko mówiąc, mm -hmm. jak odwalą coś, co no szczerze powiedziawszy, średnio będzie wyglądało na te standardy dzisiejsze, no to stary, to nie tylko oni dostaną tym, że ludzie, jakby no, brzydko mówiąc, się zdenerwują, bo dostaną trochę taką papkę albo po prostu coś zrobione na odwal się. Co jeszcze no, nie chcę tutaj nikogo straszyć, ale. No, dzisiejsze tematy są dosyć mocno kontrowersyjne. No, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, wszyscy wiemy o co chodzi. No, kurde, dzisiejsze. Żeby dokumenty. nie było, że ktoś z góry się zainteresuje tym, żeby ściągnąć, jakby przez to totalną porażkę, bo wiele kreskówek padło takimi ofiarami eksperymentowania różnym dzisiaj, z, z tamtymi standardami, na przykład w tamtych czasach. Hmm. I było tak, że na przykład niektóre odcinki były w niektórych krajach zakazane ze względu na pewne kontrowersje, które nie powinny mieć miejsca. No na przykład, no, daleko nie trzeba szukać Pokemony. Pokémony jest jeden z odcinków, który został zakazany ze względu na e, zbyt mocne, e, tam, zbyt, oświetlenie mocne, zbyt mocne oświetlenie, no na przykład. No było, było chyba, nie wiem, w USA czy w Japonii, nie pamiętam. Tak, dokładnie, no i po prostu wy wywoływało to epilepsję hmm. albo na przykład nawet nie chodzi o same kreskówki można by powiedzieć że chodzi o gry nie w niektórych grach e, przez na przykład firmę znaną na n wszystkim doskonale czyli Nintendo jest wiele tytułów gier które zostało ocenzurowanych dlatego że po prostu dana firma no nie godziła się jakby na to że jakby to można powiedzieć a... Kurczę, zapomniałem aż tego. A chodzi odnośnie na przykład, że ocenzurowali krew, nie? Zamiast krwi jest na przykład pod grze. I jakby wszystko spoko. Tylko oby, żeby mówię, im nie wydarzyło się coś takiego, że raptem ktoś się tym zainteresuje, że oni takie kontrowersje wprowadzają, że wiesz, uderzają o dzisiejsze standardy, żeby nie było, że się po prostu ktoś z góry tym zainteresuje i powie, dobra, okej. Koniec, cenzurujemy, bo to nie może pojawić się w naszym kraju, dlatego że. Bo no, nie wierzę w to, że tylko my, Europejczycy, oglądamy totalną porażkę, bo wydaje mi się, że na całym świecie ktoś tam e, czeka na ten nowy sezon. I trochę byłoby nie fair, gdyby się okazało, że jeden odcinek nie będzie mógł ktoś z danego kraju obejrzeć, dlatego że powody takie, a nie inne. No a dwa tutaj jeszcze chodzi o kartonet, który no lubi cenzurować, bo wiadomo jest bardziej co teraz dla dzieci. Już nie dla nas, tylko bardziej dla osób, nie wiem, wieku do lat 10, więc no, ciężko może być, żeby to wyszło. No mówię, kartunek. ja słyszałem ponoć, że ta, ta nowy, ten nowy sezon, który będzie wyczekiwany przez wszystkich, no łącznie też przeze mnie wiadomo, nie bez powodu zresztą robimy ten podcast. Ehm. To ponoć z tego co słyszałem to miał być na HBO. Były tak. takie przesłania, że miał wlecieć na HBO, więc skoro ma to lecieć na HBO albo na Adult Swim, no to tutaj nie powinien być z tym problem. Chyba, że odwalą jakąś taką mocną kontrowersję, gdzie jednak nawet na takiej stacji musieliby coś, czegoś się pozbyć. Tylko szczerze powiedziawszy, mam pewne co do tego obawy, bo z jednej strony fajnie, jak to będzie bez cenzury, ale byleby nie wpadł im taki durny pomysł robienia z totalnej porażki coś na rodzaj Happy Tree Friends albo coś na rodzaj e, Parku Blickerbell. No, tam tam się ładnie odpierdala. Wiesz, no mówię, uderzą o stację, która nie będzie jakby za bardzo ich cenzurować, przez co będą mogli więcej pokazać, tylko, że byleby nie rozbrykali się z tym za bardzo, bo uwierz mi kontrowersja kontrowersją, ale później może dojść do tego, że oni mogą mieć naprawdę z tego tytułu no, nieprzyjemności. Oj, prawda, a tu jeszcze jest problem, bo jeszcze im Cartoon Network pomaga, to co oni rzucą na HBO, pod HBO nieucenzurowana, potem na CNN mogą zrobić, wiesz, papkę pod, powycinaną no mogliby też tak zrobić mogliby wydać tak jakby dwie wersje jedna wersja ocenzurowana druga wersja nieocenzurowana tylko pytanie czy to by miało sens mm, nie widzę w tym sensu no chyba żeby dopuszczają 22. no ewentualnie jeżeli chcą żeby totalna porażka wróciła na swoje stare standardy zanim zaczęła się era właśnie takiego dziwnego family friendly cartoon network to mogą zrobić blok Adult Swim na Cartoon Network czyli po o. prostu kreskówki, które są puszczane o bardzo późnej porze, na przykład jak Hojrak Tchórzliwy Pies No był właśnie taki blok z klasyki jeszcze w 2019 roku i Hojrak leciał mm, jakby to wróciło M Mogliby coś w tym w tym zakresie zrobić, ale wracając, bo tutaj właśnie tak trochę zahaczamy na około e mm -hmm. Jeśli chodzi o to, mówię, bardzo fajnie twórcy zrobili, uważam, że jeżeli to jest naprawdę przez nich stuprocentowa informacja potwierdzona, a nie na zasadzie, żeby nas zaspokoić, bo wiesz, nigdy nie wiadomo, co tam twórcom siedzi we łbie. Może równie dobrze być tak, że oni w akcie desperacji, że mleko się tak zwane rozlało, to nie wiem, zrobili taką informację, że ukończyli pierwszy odcinek, a tak naprawdę w rzeczywistości nic nie zrobili. To, no mówię, byleby takiej informacji nie było, bo jeżeli coś takiego by miało miejsce, że oni trochę nas wciula zrobili, to uwierz mi, ale nie wiem jak pozostali. Ale ja, jako fan totalnej porażki, poczuję nie tylko co poczu będę czuł się oszukany, co jeszcze, no, odzwierciedli to mocno nad zaufaniu, jeżeli chodzi do Fresh TV. No, Fresh TV to wtedy mocno spadnie, no to, to na pewno. Obecnie Fresh TV w mojej opinii stąpa bardzo po cienkim lodzie. Jeżeli to, co oni napisali jest prawdą, to chylę przed nimi czoło. Ale jeżeli to było na zasadzie napisania, wiecie co? No, generalnie to nie zrobiliśmy tego pierwszego odcinka. Damy wam informację, żebyście byli zaspokoje zaspokojeni, a tak naprawdę to czekajcie sobie dodatkowy rok. To sorry, ale ja jako fan... Nie wiem szczerze, czy po raz kolejny im zaufam. Bo naprawdę oni w tym momencie są stąpają po bardzo cienkim lodzie, szczególnie, że jest wiele osób, tu nawet nie chodzi już o nasz kanał, chociaż o tym to można też nadmienić, którzy na chwilę obecną przestali się interesować totalną porażką, ale dlaczego się przestali interesować? No bo przecież tacy wszyscy oddani fani. No między innymi wszyscy powoli nudzą się totalną porażką, bo jak kolejny miesiąc z rzędu słyszymy niepotwierdzone info, gdzie tam. Są pewne spekulacje, jest taki sztucznie napędzany hype, byleby po prostu było o tym głośno. No, no to nie dziwota, że ludzie się przestają tym interesować, dlatego że no to jest trochę takie. Wiecie co, no nie wiem, jak, nie wiem jak wam to powiedzieć. Um, no, miał być ten sezon, ale nie będzie, no bo nie wiem, nie chciało nam się, bo coś, bo, bo inne powody, mówię. Jeżeli ktoś będzie chciał, wyjść w sekcji komentarzy z twierdzeniem, że, ale to przecież. E, dajmy im czas, bo oni muszą na nowo się z tematem zapoznać. Przypominam, jest to studio, które na swoim koncie zrobiło 5 sezonów totalnej porażki. Tam, powiedzmy, tam, część drugą też liczmy jako taki pełnoprawna piątka. I Wariacki wyścig. I teraz dramerame robili. No to przykro, przykro mi bardzo, ale taka wymówka do mnie nie trafi, że o, bo oni muszą na nowo się z tematem zapoznać. A dwa, dodam od siebie, potrafili nowe sezony rok, rok w rok wpuszczać. No, miałeś w Polsce w 2008 wyspę totalnej porażki, a w 2009 miałeś plan. No, o, właśnie, no to to też trzeba o na tym nadmienić, że kiedyś to oni na hurtowo robili te sezony, więc to tym bardziej do mnie nie trafia. No tam nie pracują, wiecie, niedoświadczone, brzydko mówiąc, lemingi, które dopiero co zapoznały się z komputerem i widzą, co to jest komputer. Tylko tam pracują ludzie, którzy już no, na swoim karku zrobili pewnie multum animacji, więc. No, mówię, zobaczymy. Ja nie chcę, że tak powiem, źle mówić, ale obawiam się, że niedługo będziemy bardzo w negatywny sposób, że tak powiem, zaskoczeni, dlatego że wyjdzie, że tak naprawdę dali nam informację, a następne odcinki przez dłuższy czas nie będą robione, dlatego że. Chcieli nas po prostu zaspokoić. Chcę się mylić w tej kwestii. Powiem tyle, chcę się mylić, nie chcę mieć racji, bo ponieważ kiedy ja będę miał rację, no to w tym momencie, no będzie słabo. Słabo będzie, bo ja, jak ja. ja, jak ja mogę, powiedzmy, na kogoś się obrazić na jakiś czas i do tej osoby, powiedzmy, później zagadać. Pytanie, jak na to inni fani zareagują, że po raz kolejny zostali brzydko mówiąc wydemani? Bo to już też przypominam, nie pierwsza sytuacja, kiedy. Pani mają obiecane to, że coś będzie, a w ostateczności tego nie ma. Hmm. Plus trzeba też dodać, że oni nadal kurtowych chcą dramę, ramę robić. Nie wiadomo ile jeszcze przez jakiś okres czasu. i. Pewnie przy 4 osób siedzi przy dramie, ramie. Jakiś mniejszy dali wydział dla wiadomo kogo, żeby zrobili nowy sezon. Chyba, że nie wiem, HBO razem z Cartoon Network naprawdę dali z ciebie, na jakichś nowych ludzi. I robią tylko, no właśnie, tutaj kurtowo ramy robią, a tutaj tak, no po macoszemu traktują to strasznie, tak jakby, nie wiem, nie, był, nie było pomysłu albo już dobra, zróbmy no, na odpierdol się, aby było, dosłownie. No, to właśnie, to jest coś takiego. E, dobra, to myślę, że ten temat mamy już omówiony, w 22 minuty żeśmy w zasadzie troszeczkę pospekulowali, co tam będzie z tym, no po raz kolejny już się powtarzać nie będę. Życzę im powodzenia. No tego nie można powiedzieć, że nie. Skoro czekamy wszyscy, no to raczej wszyscy życzymy im powodzenia, żeby wyrobili się z pozostałymi odcinkami do przyszłego roku. Żeby nie było tak, że sezon dopiero uświadczymy w 2025 najszybciej. No właśnie, żeby tak nie było. To teraz e, zadam Ci takie bardzo ważne pytanie. No? Czego, co jakby. Co. Co jakby oczekujesz po tym nowym sezonie? Jakby czego oczekujesz, co chciałbyś zobaczyć w tym nowym sezonie? W sensie, jeżeli chodzi o, o wyzwania. No, wiem, że już w pierwszym odcinku żeśmy tam spekulowali nasze wyzwania, ale co według Ciebie na pewno się pojawi, tak? No, wypowiedz się w tej kwestii. Szczerze, ja to bym chciał, żeby no robili wyzwania w zasadzie pierwszego sezonu. Tam wiadomo skok z klifu, wyzwanie z żarciem, tor przeszkód. Inne tego typu właśnie wyzwania, na przykład z Wyspą Kości, żeby coś powróciło. Chciałem zaczyć tego typu, bo myślę, że wtedy miałoby to jak najbardziej szansę. Nie chciałbym coś na wzór, nie wiem, zewsty wyspy, że wiesz, latające wiewiórki, albo nie wiem, łapanie jakichś mutantów, nie? Nie chciałbym, żeby mhm. takie coś powróciło, bo to już było, no powiedzmy sobie brzydko, no science fiction fajnie to się oglądało, ale chciałbym, żeby zapewne za ramy ramę realizmu nie uciekali w tym nowym sezonie, nie chciałbym. No, ja na przykład bardzo bym chciał, żeby wątek Wyspy Kości był po raz kolejny poruszony, dlatego że uważam, że jest to miejsce, które ma potencjał na wyzwania. I nie chodzi mi tu o jakieś sale zabaw, jak to było w Plejadzie Gwiazd. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi po prostu o to, że samo w sobie miejsce. Ma potencjał na jakieś wyzwania, tylko Bo jest tutaj mały haczyk A nie by było jakby coś się pojawiło w tej kwestii Ale Nie chciałbym żeby to była powtórka z rozrywki jak z Plejady Gdzie to wyspakości była zanieczyszczona Bo tam hmm. były te różne toksyczne odpady i tak dalej Tego wolałbym uniknąć Wolałbym żeby wróciła stara wyspakości, czyli Zanim wyszły te wszystkie ceregiele Aczkolwiek mówię, jest to wyspa, na której wydaje mi się, że mogliby zrobić nawet jakąś taką, nie wiem, noc przetrwania, nie? Tak jak to było w pierwszym sezonie, gdzie tam K&T, i Sadie dały dupy. Mogli, mogliby zrobić takie, nie wiem, wyzwanie w lesie i, i coś podciągnąć z tym wątki. Ja bym to na pewno oglądał, bo mówię, to były do bardzo dobre odcinki. Ale no. Może być problem, bo ciekawe, czy będą te designy obu wysp tak jakby zmieniać, bo jest taka możliwość, że coś takiego może nastąpić. Przede wszystkim mogliby zrobić coś takiego, że powiedzmy parę odcinków byłoby na wyspie z obozu Wawanakua, a parę odcinków byłoby na przykład właśnie tam z wyspą Kości. taka trochę kolaboracja z drugą wyspą. Myślę, że jak dla mnie byłoby całkiem spoko, no. Miał być takie różnorodne odcinki, może mówię wymyślił jakieś ciekawe wyzwanie, Nie wiem, polowanie na wielką stopę na przykład. No, na przykład zrobiliby coś Ala, właśnie, że nie wiem, szef Hatchet by się przebrał za wielką stopę i znowu byłoby polowanie na szefa, tak jak to było w przypadku kiedy sef. Sef, tak, tak. Kiedy szef odgrywał seryjnego mordercę. O, to mówię, to by miało sens, to by miało sens i chciałbym, żeby takie wątki właśnie zostały poruszane, no nie wiem. Przede wszystkim powinni wrócić właśnie no. do takiej klasyki, jak to było w pierwszym sezonie, czyli wyzwania pokroju, oglądałem jakiś straszny horror i przypadkowo, nie wiem, szef przebiera się za jakiegoś takiego seryjnego mordercę i później się okazuje, że faktycznie seryjny morderca jest na wolności i faktycznie grasuje na obozie Wawanakła. Hmm, albo wyzwanie jedzenie, że tam różne potrawy obrzydliwe były dla nich przygotowywane i oni potem musieli... Nie, wiadomo, to jeśli która różna dana zjadła, to dostawała na przykład punkt i to też było dobre. Mhm. Mm mhm, mm mhm. Mm albo z fobiami też dobre wyzwanie było i jakby to wróciło... Też by było myślę, że dobre. Ja właśnie tak... Patrząc na to, na dzisiejsze standardy, te odcinki mogłyby właśnie przejść na takim... HBO, tylko mówię, żeby nie wyszło tak, że oni za bardzo przesadzą z kontrowersją, bo jednak trzeba, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Totalną porażkę oglądają różni ludzie. Z jednej strony mamy osoby, które są, nie wiem, w naszym wieku, z drugiej strony mamy osoby bardzo młode, które no ta kreskówka chcąc, nie chcąc trafia też i do nich. Ten stary styl na przykład, te pierwsze sezony, nie? No dokładnie. Bo też nie można powiedzieć, że to była jakaś super ek ekstremalnie wulgarna. Przyznam, że pierwsze odcinki z Wyspy Totalnej były dosyć hardkorowe jak na nie wiem, 10 albo 11 ale dzisiaj. No dzisiaj to co to jest za wulgarność, co to jest za kontrowersja? No zerowa, nie? No, w dzisiejszych czasach są zupełnie in, inne kontrowersyjne rzeczy, więc myślę, że nikt by raczej nie miał jakiegoś oburzenia w tych odcinkach. No, no mówię, no, nie. trochę mnie śmieszy fakt, że dla niektórych kontrowersją jest to, że ktoś się zżyga i od razu to cenzurują. Hmm. Jakby okej. Okay. Rozumiem. Ktoś, to jest obrzydliwy widok. Tylko, że z drugiej strony, skoro bawimy się w cenzurę, to bawmy się we wszystkich odcinkach, a nie tak, jak było w wyspie Pakitew, gdzie to okazało się, że jeden odcinek nie był ocenzurowany, jednak te żygowiny było widać. Czytaj odcinek z Maxem, gdzie Max można by powiedzieć spowodował katastrofę na wyspie Pakitew. Wszyscy wiemy, o co chodzi. No, więc jeżeli z jednej strony bawimy się w tak zwaną poprawność polityczną, to bawmy się z nią do końca, a nie, że mamy tak zwane trochę podwójne standardy, że jedną rzecz cenzurujemy, a drugą nie. Bo hmm. na przykład, co mnie mega oburza w Plejadzie gwiazd? To, że na przykład to ocenzurowali to, jest... to, że się Lightning zżygał. Jakby, a no, no, no. uważam, to jest detal. To jest naprawdę mały detal. Ale. Uważam, że to jednak też psuje po części odcinek. Bo jednak brakuje jakiegoś takiego wątku, co tam się w dzieje? Sensie, Może nie przesadzajmy, że to aż tak bardzo psuje odcinek, ale chodzi o to, że czuć, że jednak czegoś brakuje. Jak sobie na przykład no. obejrzysz wersję angielską, czyli wersję albo kanadyjską, mhm. a następnie wrócisz do polskiej naszej wersji. Albo na przykład wątek Mala, bo tu też jest jedna scena ocenzurowana, którą poruszyłem w odcinku o Malu. Jeżeli ktoś nie oglądał, to. A jest zainteresowany, to zapraszam. Tutaj co tak. mnie drażni, to jest to, że na przykład ocenzurowana została lub wywalona scena z tym, że on zniszczył tam scyzorek Duncana. Tak. Jakby no okej, okay, Rozumiem, jest to ostre narzędzie, którym można zrobić krzywdę. Mhm. Tyle, że z drugiej strony w innych odcinkach jakoś nie mieli problemu, żeby zostawić jakieś takie ostre narzędzia. A tę scenę z jakiegoś powodu wywalili i moje pytanie jest dlaczego? Dlaczego, jakby skoro bawimy się w tą poprawność polityczną, to dlaczego jedno cenzurujemy, co jest nieszkodliwe, e, a drugie cenzurujemy, dlatego bo mamy takie widzimy się, bo ja czegoś tutaj jakby w tym nie rozumiem za bardzo. Mówię, mogę zabrzmieć oczywiście dla niektórych jak boomer, ale ja tego po prostu nie rozumiem za bardzo, bo. Nie lubię strasznie podwójnych standardów w totalnej porażce, i musi przyjść w końcu moment, żebym nagrał na ten temat materiał. Bo trochę tych rzeczy jest, żeby zebrać to wszystko w kupę. Bo jednak to nie tyczy się tylko tego, że pojawiła się dama rama, ponieważ podwójne standardy w totalnej porażce już są widoczne od pierwszych sezonów. W zasadzie to nawet można by powiedzieć od planu totalnej porażki się zaczynają. Tak, jedno jest wycinane, potem wraca, potem jest następny wycinane. Tak na przykład też było z Wyspą Paki, te, że Żywy Żygowiny wycinali na premierę sezonu, a potem to przy, przywracano. Tak, niestety. Trochę tego nie rozumiem, bo albo jednego się trzymamy, albo drugiego. No, no mówię, no, no mówię dla mnie samo to, że jest wycinane, to nie jest jeszcze podwójny standard. Wiesz, kiedy jest podwójny standard? Dajesz. Kiedy na przykład coś. Co powinno być wycięte, przykładowo nie jest wycięte, a wycinają pierdoły, które później tak czy siak w innych odcinkach pojawiają się, mimo że w tym odcinku konkretnym to wycinają bo coś, bo jest jakiś powód, który nam nie jest znany z jakiegoś powodu. Tak, albo nie wiem. Rozmyśliliśmy się. Dobra, wracamy, bo to jednak nie było takie drastyczne i i moim zdaniem to też mocno Cartoon Network, nie, że szczególnie w Europie, bo w Ameryce to nawet potrafią mi niektóre strefy z Adult Swima puszczać i nie cenzurują tego, a tutaj e, mamy sytuację w Europie taką. Dobra. Na przykład ta stacja Cartoon Network w Europie cenzuruje, to Polska na przykład robi to samo I bo, bo to jest drastyczna scena, to dzieci oglądają takie. Uważajcie, trzeba wycenzurować. Dwa tygodnie potem robimy reemisję. Dobra, przywracamy, bo nie jest jednak takie straszne, i oni tak non stop zmieniają decyzję. Przede wszystkim, co, czego ja jeszcze oczekuję od twórców, bo mówimy tutaj o naszym polskim podwórku. My nie mówimy tutaj absolutnie o Ameryce, bo nas jakby zagranica w tym momencie średnio interesuje. My mówimy tutaj o tym, jak będzie u nas w Polsce wyglądała sytuacja, jak w końcu się pojawi ten mityczny sezon, o którym na razie tylko jest mówione. Bardzo bym chciał, żeby też nie wyszła sytuacja tak, jak było z wariackim wyścigiem. I teraz zagadka. Co ja mam na myśli mówiąc z, wa z wariackim wyścigiem? W 2016 roku, przynajmniej patrząc na to, że Aleksander wrzucał wtedy wariacki wyścig do siebie, e, wyszła mała jakaś dziwna kontrowersja z jednym z odcinków wariackiego wyścigu. Co mam na myśli? Jak wiecie, odcinki są jak w każdym serialu, let's play'u nawet na YouTubie puszczane po kolei, od jednego do dziesięciu, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, nie musimy tutaj się na ten temat rozwodzić. I Cartoon Network z jakiegoś powodu nie wyrobiło się z emisją dwudziestego chyba drugiego odcinka. Jaki tak, był jest... tego powód? Właśnie nigdzie nie mogłem znaleźć na ten temat informacji, szczerze ci powiem, szukałem i nie ma. Były kontrowersje, że niby aktor głosowy Jeffa miał wrócić, ponoć. Bo ludzie tak, ludziom się tak bardzo nie spodobał ten nowy głos Jeffa, który był w wariackim wyścigu, co troszeczkę jest śmieszne, bo później ludzie bardzo szybko przywykli do tego głosu, tak więc no nie rozumiem o co tutaj jakby z tym chodzi. Mówię, hmm. bardzo bym nie chciał, żeby taka sytuacja znowu miała miejsce, bo to jest troszeczkę takie no głupie w mojej opinii. No bo zobacz Masz odcinek mm -hmm. powiedzmy 21 jest przykładowo 20 no. kwietnia. No tak. Odcinek 30 jest... przykładowo jest 29 kwietnia. A gdzie jest odcinek 22? 30 kwietnia. No dobre pytanie właśnie. 30 no. z tego kwietnia wymiotowali to jeszcze o godzinie wieczornej, bodajże że o 19.30. No, gdzie taki ktoś, kto nie jest na bieżąco z fanpage'em karton Network albo w ogóle ze socjalami karton Network, myśli sobie, że kurde nie wiem, że że zgubił pozostałe odcinki, ja się okazuje, że jeden odcinek, kurde, w emisji się zgubił, więc mam no. nadzieję, że takich błędów nie będzie Karty Network robiło, przynajmniej u nas w Polsce. No dokładnie tak, no kurde, odwali kaszane jak 150 i potem nie wiecie i tak naprawdę co zrobić, no. Nie wiem, czy to było za duża cenzura nałożona, czy potem tak zrezygnowałeś z tego, czy jaki był w ogóle. Z tego, co tego. porównywałem, nic się nie zmieniło, więc nie wiem, jaki był powód poza lenistwem, że wyszło co wyszło. Chyba, że nie wiem jakiś aktor się z jakiegoś powodu przeziębił i musieli. Tylko widzisz, prawem z tylko jest taki, że oni nie podają konkretów, przez co wychodzi później takie coś, że my sami sobie musimy coś dopowiadać. No dokładnie tak, a potem wychodzą różne z tego powodu dymy. I nie ma w ogóle, nie ma, nie ma ktoś nawet z tego powodu wytłumaczyć. No, szukają dziury w potem wychodzą takie kwiatki się ludzie denerwują na stację. No właśnie. A po co to komu? Po co się komu denerwować? Takich głupot. No to ci pewnie. Nikomu to nie jest do szczęścia potrzebne, a widać, że oni tak naprawdę szukali dziury w całym, jeśli chodzi o wariackie wyścig. No mówię, dlatego bardzo bym chciał i bardzo bym prosił nasze Cartoon Network Polska i ogólnie jakby żeby w Polsce wyglądała sytuacja troszeczkę inaczej pod tym względem, żeby faktycznie ten e, sezon nowy był wypuszczony rasa porządnie, a nie żeby wychodziły jakieś problemy, które tak naprawdę nie powinny w ogóle mieć miejsca. No dokładnie, no niech jak już coś mają zrobić, to porządnie, żeby potem była emisja. Bo jakoś mówię, złota, no da? kiedyś z tym problemu nie mieli i dziwi mnie fakt, że z roku na rok, jak się tak słyszy, to studio, które zrobiło kultowy pierwszy sezon, zrobiło go po prostu bezbłędnie, w mojej przynajmniej opinii. Mhm. Raptem ma jakieś dziwne przeszkody na drodze, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego. I... No i niby ja słyszałem, że wiesz co, że niby Cartoon Network wymusza na nich family friendly, nie, żeby robili. Ale to tam nie wiem jak w tym prawdy. Ja mówię, rozumiem, Cartoon Network, pierwszy sezon pojawił się tam. Ale w mojej opinii, jeżeli to tak ma wyglądać, to ja bym już myślał nad pójściem faktycznie w to HBO, żeby oszczędzić sobie właśnie takich zabaw niepotrzebnych. ja tak samo uważam, bo to kurczę, no to co oni teraz robią, to jest po prostu żenada. Z tym cn No. Yes. Jeżeli chodzi też o mnie, wracając do tematu tego sezonu, jak ja widzę ten sezon, bardzo bym chciał, żeby właśnie został zrobiony w starym stylu. Jednakże z małymi dodatkami, żeby poczuć było, że to jest jakby coś starego, ale zrobionego w nowym stylu. Żeby, wiesz, nie było czegoś takiego, że to będzie kolejny sezon niewyróżniający się praktycznie niczym. No dokładnie. To, żeby... mówię, fajnie byłby, byłoby wykorzystanie starej koncepcji na takie stare wyzwania, jakie miały miejsce na przykład z posiłkiem obrzydliwości, czy tam ze zbijakiem, czy tam, nie wiem, nocy przetrwania w lesie, albo nawet ta wyspa kości nieszczęsna, o której już tam wspominam któryś raz z rzędu. Ale fajnie byłoby, gdyby to było zrobione właśnie w takim staronowym stylu. Stare, dlatego że obusłała nakła, ale na, w nowo przedstawione. Plus, jakieś tam dodać jeszcze jakieś nowe elementy, jakieś nowe wodki z tymi wyzwaniami, żeby było też ciekawiej. I przede wszystkim. Przede wszystkim uważam, to jest moja taka bardzo niepopularna opinia, bo wiem, że część osób i słusznie macie prawo się nie zgadzać z tym. Ze mną się w tej opinii, w tym momencie nie zgadza, ale uważam, że postacie, które miały potencjał, powinny dostać teraz szansę, żeby pokazać się jednak z lepszej strony. Na przykład, o kim tutaj już można powiedzieć, jak ktoś z Was oglądał spin-off, a na pewno część z Was oglądała, jak nie wszyscy oglądali spin-off. Na pewno widzieliście, że surferzy aka Jeff i Brody wygrali u nas. Dokładnie. Do, zaszli do finału, mimo że wiele, się, wiele można o Jeffie powiedzieć, wiele różnych rzeczy. No, może nie jest on jakąś turbo niezdarą. Ale no, patrząc jakby na to, jak niejednokrotnie w wyzwaniach dostawał po dupie w pierwszych sezonach, no to można by powiedzieć, że jest to osoba, której raczej nikt sobie w finale nie wyobrażał. No właśnie, no to był taki typowy pierdoła, no praktycznie Jeff go ratował non stop z opresji. No, no właśnie. A jakoś udało im się zajść. Czemu na przykład, nie wiem. Lindsay na przykład. O. Albo czemu na przykład Leshauna. Albo jeszcze nie wiem. Bridget na przykład? Bridget. No, dziewczyna Jeffa. Dlaczego oni nie dostaną takiej szansy, żeby dostać się do półfinału finału? No, nie są w mojej opinii złe postacie. Wręcz przeciwnie, powiem więcej. Bridget ma potencjał, żeby gdzieś tam dalej zajść, bo jest bardzo wysportowana, można by powiedzieć. No, jest w końcu, uprawia surfing, tak. Więc teoretycznie ze sportem ma dużo wspólnego. Prawda? No, dokładnie tak. Jest uzdolniona, jest nasi na tym właśnie sporcie, więc. Jakby były jakieś wyzwania surfingowe, czy tam. Nie, zbywanie wokół wyspy, to myślę, że ona bez nie by akurat. Ale to miała. nawet nie chodzi o to. To chodzi jakby o to, że na przykład w wielu wyzwaniach potrafiła też pozytywnie zaskoczyć. No, no. Minusem mogło być wyzwanie z jedzeniem, no bo tutaj wiadomo, ona nie je za bardzo mięsa, więc to może być dla niej ciężkie wyzwanie. Chociaż z drugiej Dokładnie. strony mamy też takie kurde weganki, które niby też nie jadły mięsa, w rzeczywistości wyglądało to zupełnie inaczej. A, no, takie no. Że musiały się chcąc nie chcąc przemóc i później Don dostał w od nich, więc. Aż ocenzurowano to trochę chyba, z tego co pamiętam. A jajaj, jaj, mówię, no mówimy myślę, że tutaj Bridget nie miałaby jakoś z dużo, zbyt dużo problemów, jakby rywalizowała w tym nowym sezonie. W mojej opinii. Też mi się tak wydaje i szczerze powiedziawszy za nią bardzo mocno trzymam kciuki. Przede wszystkim. Jeżeli chodzi jeszcze o pierwszą obsadę, tam pokrótce wymienię tam niektóre postacie co mnie interesują. Harolda nie będę wymieniał z jednego powodu. Harold wykazał się zajebiście w planie totalnej porażki. Miło byłoby go zobaczyć oczywiście gdzieś tam też w półfinale, ale jak na jego postać zaszedł bardzo daleko. W drugim sezonie. W drugim sezonie to się bardzo starał w mojej opinii. No i no, ten konflikt z Dankanem był dosyć intensywny, który mi się bardzo nawet podobał. Wiadomo, Więc się... Jego może nie, ale mówię, Leszauna, Bridget z pierwszej obsady. To są postacie, które zaszłyby spokojnie do finału. Gdyby zajebiście wykorzystały nawet jakąś taką, nie, wiem, manipulację. Albo. No, wydaje mi się, że nawet sama Bridget. Po pewnym czasie weszłaby z kimś sojusz. I mogłaby to zarobiście wykorzystać. Nie mówię, że zachowywałaby się jak jakaś taka fałszywa, brzydko mówiąc, świnia, ale mm -hmm. wydaje mi się, że gdyby, post, gdyby na przykład twórcy napisali, troszeczkę lekko jej zmienili charakter, to jestem ciekaw, jakby sprawa właśnie wyglądała, czy udałoby jej się zaś dosyć daleko. Już dobra, nie mówmy o finale. Ale mówmy, żeby chociaż tam do tej finałowej topki doszła. A jak dojdzie do finału, to będzie dla mnie sukces. No bo mówię, skoro jedna postać dostała się do finału, a była totalną niezdarą, to dlaczego druga ma nie dostać się do finału? No jednak powinni to wykorzystać, bo. Bo mówię... prawdę mówiąc, oglądanie cały czas. Oglądanie cały czas postaci, które z góry wiemy, że wygrają, bo są zajebiste, no to jest nudne po czasie. No, no powiedzcie mi. Kto, ile razy z rzędu można, nie wiem, oglądać, jak taki, nie wiem, Duncan dochodzi do finałowej piątki? I później wylatuje w tym samym momencie, bo coś odwali. No, to się robi po prostu taki schematyczny, nudny i bez polotu, no. Co tu Alejandro, tutaj... rozumiem, okej, okay, jest bardzo lubiany, jest dosyć mocnym zawodnikiem, chociaż w mojej opinii Plejada Gwiazd go trochę zweryfikowała, że nie jest do końca taki mocny. No bo w Plejadzie Gwiazd zostawał po dupie od Mala, który był największym manipulatorem, i można by tutaj. Już śmiało powiedzieć, że e, był osobą takim trochę socjopatą, który znęcał się nad wszystkimi, skoro nawet już samego Alejandro pocisnął. No dokładnie tak, Alejandro, no nie powiem, no zderfili w plejacie gwiazd, bo ponieważ no, mal, no chcieli wyeksponować nowego antagonistę, no to największego powiedzmy zakapiora z pierwszej obsady musieli troszeczkę osłabić, ale, jak, ale to wyszło pokracznie. Tak, i, i mówię, to dla, dla Was niektórych może być trochę małe przypomnienie z pierwszego podcastu, ale chciałem do tego trochę nawiązać, dlatego że skoro już mamy potwierdzenie, że pierwszy odcinek jest, to teraz możemy skonfrontować, czy aby na pewno wyjdą te plotki, że pierwsza obsada albo druga obsada się pojawi w tym, otóż, sezonie, który będzie nadciągał w przyszłym roku albo za dwa lata. Bo, no, sorry, ale patrząc na to zdjęcie, które widzimy tutaj na e, ekranie, jeżeli ktoś to ogląda na YouTube normalnie, nie w tle, no to widać tam sylwetki postaci, które już znamy doskonale. No tam mamy przecież Lindsay, mamy przecież Ryana z Wariackiego Wyścigu, mamy Harolda. No, wygląda to tak, jakby było połączenie wszystkich uniwersum, czyli między innymi uniwersum pierwszej, drugiej, trzeciej, jak i Wariackiego Wyścigu, czyli tej całej obsady dodatkowej. A szczerze, zobaczyłbym takich na przykład łyżwiarzy czy Rajana z. Tom, jak ona miała? Stefani. Stefani, właśnie, Stefani. Zapomniałem aż jej imienia, widzisz? Kurde, tak tymi postaciami się nie interesuję, bo nawet zrobiłem o nich odcinek, że tam średnio za nimi przepadam. To Ryan i Stefani chciałbym zobaczyć, jakby weszli w relację z Chrisem. Jakby sobie poradzili u Chrisa, no bo Don jak Don, no nie oszukujmy się. Don to był naprawdę przy Chrisie, był bardzo łagodny. No takiej no, farfacie do rany przyłóż, a myślę, że tutaj Chris by ich mocno temperował, moje opinie akurat. Choć przyznam, że Chris też taki był w pierwszym sezonie, co prawda był wredny, wiadomo o co chodzi, ale w porównaniu do ostatniego sezonu, czyli Plejady Gwiazd i Wyspy Pakitew, to w sumie dwóch sezonów, to w pierwszym sezonie Chris nie był aż takim sadystą, wręcz przeciwnie, można było zobaczyć, że nawet w drugim sezonie martwił się o tych dzieciaków. Mimo że martwił się, dlatego że wiadomo, oglądalność spadnie, ale no. jednak chcąc, nie chcąc. Radował. No jednak, jednak się interesował, a tak. A tak patrząc na to, charakter musi się zmieniać od trzeciego sezonu. No, 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 no a no. nie jeśli chodzi, chodzi o mnie, nie? To patrząc na to, to tak charakter musi się zaczął zmieniać od trzeciego sezonu taki bardziej psychopatyczny, moim zdaniem. No, ale mówię, to nie bez powodu ten temat poruszamy, dlatego że skoro, mówię, już jest ten pierwszy odcinek, to możemy trochę pospekulować, kto się tam może pojawić i po raz kolejny wytypować osoby, które mogłyby pojawić się w tym sezonie, bo mówię, bardzo bym chciał, żeby to było coś na rodzaj, powiedzmy, takiej Plejady Gwiazd 2, bo mówię, to zdjęcie, które widzicie, trochę to sugeruje, że to jest coś a la Plejada Gwiazd 2, Plejada Gwiazd 2, no. No, patrząc na to, to tak będzie to wyglądało. No, jeszcze coś tam. E, coś nawet widziałem, że Max może wrócić po tym całym postę, że Tam widać jego nawet cień. Co ale, właśnie, roku? ale, ale, ale. To mogą być hmm. tylko spekulacje, bo może też się pojawić oh. oczywiście trzecia wersja, którą już poruszaliśmy też i w pierwszym podcaście. Mm -hmm. Czyli może to być zupełnie nowa obsada, tylko z posturami tych starych, czyli to jest taki trochę tryb psychologiczny, który ma tutaj nas nastawić, że patrzcie, starzy wyjadacze wracają z nowymi wyjadaczami, a tu się no. okazuje, że to tylko sylwetki są, a w rzeczywistości to są inne postacie. I wcale bym się nie zdziwił, jakby tak zrobili, bo mogą zrobić takiego retcona i zmienionymi imieniami i zupełnie nową fabułą. Mogą, dla tych postaci. Mogą. mogą i może tak się okazać. Dobra. To tutaj z tego z tematu schodzimy, tak przy okazji przypomnieliśmy trochę, co byśmy chcieli zobaczyć. Myślę, że warto co jakiś czas o tym wspomnieć, bo wiadomo, nie wszyscy oglądali pierwszy podcast, więc tutaj będziecie mieli takie krótkie streszczenie tego, co omawialiśmy poprzednim razem. I przejdźmy teraz do prawdopodobnie ostatniego tematu, który chciałem poruszyć na dziś i to jest to zahaczające o pierwszy temat, czyli właśnie odnośnie tego pierwszego odcinka, co tam został. No, który się pojawił, który tam został potwierdzony Materiał użytkownika KILLEC zdanego nam dobrze na tym kanale, bo już kiedyś się na, niego, na jego temat wypowiadaliśmy Bez żadnej oczywiście spinki Po prostu wypowiadaliśmy się, że przynajmniej ja w mojej opinii Nic do gościa nie mam Uważam, że robi takie Całkiem spoko materiały. Było parę materiałów, z którymi ja się nie zgodziłem oficjalnie, ale to już zostawiam jakby dla siebie, bo to moja taka prywatna opinia. Zrobił dosyć interesujący materiał odnośnie właśnie tego, co się dzieje z tą totalną porażką. Na szybko przeglądałem, tam chyba trwał on 5 minut, ale mam odpaloną w razie co przeglądarkę. Trwał on 6 minut i 53 sekundy. To jest twórcy totalnej porażki 3.xd, kiedy ten nowy sezon i to był wrzucone 15 września tego roku. E, w materiale Elisi poruszył dosyć istotną kwestię, która jest przynajmniej w mojej opinii dosyć prawdopodobna i tutaj jestem ciekaw waszej oczywiście opinii w sekcji komentarzy, więc możecie się oczywiście tutaj e, wypowiedzieć. Mianowicie Total Drama Reunion. Wszyscy dobrze znamy ten fanmate, no było o nim bardzo głośno, w lutym tego roku. I w sumie po dziś dzień jest nawet o nim głośno, dlatego że często jest on przypominany, a chyba pierwszy odcinek gdzieś tam pojawił się re z niego, co nie? Tak, jest re na YouTube, nawet ktoś chyba do niego polskie napisy zrobił. Okej, okay. więc teraz tak. Kiel poruszył tam dosyć ważną i istotną kwestię dotyczącą tej całej dramy z Total Drama Reunion. Mianowicie. Ja zgadzam się troszeczkę z jego teorią, którą wypowiedział w tamtym filmie. Mianowicie taka, że twórcy trochę to zrobili, żeby po prostu uciszyć Reunion. Dlaczego? Jest jeden zasadniczy powód, dlaczego oni zrzucili Reunion z YouTube'a. I to nie jest powód, że jakoś tam, nie wiem, przypomniało, wzięła ich nostalgia, bo o kurczę, trzeba nowy sezon robić i nie możemy sobie na to pozwolić. Tym zagraniem oni, zrzucając Total Drama Reunion, chcieli nachajpować widzów, że coś jednak jest robione w totalnej porażce. Okej, okay. tylko oni zrzucili tego, tego Total Drama Reunion w lutym, tak? Tak, w lutym, czy tam 1 lutego, bo 31 stycznia była premiera odcinka i zaraz na drugi dzień już zniknął. Dobra, zrzucili w lutym. Dlaczego na przykład niedawno dopiero wyszła informacja, że ten pierwszy odcinek wyszedł? Co, co się działo na przestrzeni tych kilku miesięcy? No właśnie, dobre pytanie, no. Czarna dziura, konkretnie. No. I teraz pytanie, Ok. I co ma w, w tym związku ten materiał Kyle Ellisi? Poruszył tam tę kwestię, że oni tak naprawdę chcieli zrzucić totalną porażkę Reunion, dlatego że chcieli jakby, wiecie, tak nas przygotować na to, że oni jednak coś tam robią. Gdzie w rzeczywistości troszeczkę kładą na to lachę, nie? No, no wyszedł no okej, okay, jest informacja z tym pierwszym odcinkiem, fajnie wszystko, ale co z pozostałymi? No, no mi się średnio chce wierzyć, że pierwszy odcinek jest robiony 9 miesięcy. Jak na ich możliwości, no przykro mi, ale to nie jest studio składające się, nie wiem, z pięciu osób, tylko to jest studio składające się tam pewnie z sporej ilości osób, więc takie tłumaczenie no nie przejdzie. Mało tego. Spójrzcie na wyświetlenia. Jest oficjalny kanał Totalnej Porażki. Widzieliście, lub ktoś z Was oglądał, nie wiem, oficjalną tam Total Dramę, Ramę, ale nie w języku polskim, tylko w angielskim. Bo chyba, chyba były polskie odcinki, nie? Tak, no i drugi sezon ostatnio prawie, że skończyli na Cartoon Network polskim. Okej. Okay. Widzieliście, ile te odcinki mają wyświetleń? Porównajcie sobie to teraz z... Totalną porażką, normalnym sezonem. Nie dziwi was fakt, że jednak ich e, inna koncepcja, którą chcieli wprowadzić, nie wypaliła za bardzo? Dlaczego na przykład zamiast e, 300 albo 400 tysięcy wyświetleń na odcinek oni raptem dostają 20 koła wyświetleń? W porównaniu okay. do na przykład pierwszych sezonów, 20 tysięcy, ok. Dla takich kanałów jak my to jest całkiem spora ilość. No nie można powiedzieć, że nie. No u nas to no naprawdę to jest, kurde, masakryczna ilość. No w tym wypadku, jakbyśmy my mieli dostać tyle, no to przecież to masakra byłaby, nie? No na Polskę to jest naprawdę masakracja. Ale w ich przypadku total drama rama, skoro jest to coś nowego, to jest taka nowa innowacja, która była zapewniana, że to będzie coś fajnego, że ludziom się spodoba, bo to jest coś innego, troszeczkę odbiegającego od znanej i lubianej przez nas Totalnej Porażki, to dlaczego tak słabo jest oglądane? Dlaczego na przykład Fresh TV mydli fanom oczy, mówiąc, że, w sensie nam mydli oczy, mówiąc, że Total Drama Rama to jest coś, co zarąbiście się przyjęło, że ludzie chcą to oglądać. Nie ukrywam, jest spora część osób, które na pewno chcą to oglądać, ale nie uwierzę w to, że wszyscy chcą to oglądać, tak szczerze. No, też tak mi się wydaje. No patrząc jeszcze wyniki z amerykańskiej telewizji. No to co? Totalna porażka klasyczna miała po kilka milionów odsłon. Tutaj masz po 500 tysięcy, jeśli chodzi o telewizję. Na przykład. No i to. <laughs> na, mówię dla niektórych OK 20 koła, spoko. Fajnie. W mojej opinii, patrząc na to, jak przyjmowały się pierwsze sezony i wariacki wyścig. 20 tysięcy na. Coś nowego od twórców Totalnej Porażki. To jest słaby wynik, bym powiedział. Bardzo słaby. No I to bardziej. troszeczkę powinno zaświecić tam Fresh TV i Tomowi McGillisowi, chociaż o nim to nie wiem, czy można się cokolwiek wypowiedzieć, bo nie wiem, jak to u niego wygląda sprawa. Bo on tam deklarował się, że on nie chce uczestniczyć w Totalnej Porażce, żeby go to już przerosło. Ale samym twórcom Fresh TV. Powinna zapalić się lampka, że kurczę, coś tu jest nie tak. Że jednak może faktycznie weźmy dupę w troki, róbmy tą total dramę ramę dla już takich naprawdę osób, które się interesują, a nie, nie zaniedbujmy fanów, którzy faktycznie czekają na coś z tutaj z naszej strony, żebyśmy jednak podtrzymali fanbase, żeby nie było, że raptem ludzie się wykruszą. No i średnio będzie oglądane to, no bo pamiętajmy, że takie pomysły bardzo szybko mogą się wykruszyć i później wyjdzie co wyjdzie, że jednak taka kreskówka zostanie zapomniana. No na przykład dlaczego nie wiem, taki srebrny surfer czy inne kreskówki nie są kontynuowane u nas. Mimo że srebrny surfer to jest temat naprawdę bardzo głęboko, można byłoby tutaj gadać i zastanawiać się, no ale to jest jakby wiecie, stara kreskówka z bardzo starych lat. A jednak z jakiegoś powodu nie było, nie było kontynuacji nigdy. Bo no, została przerwana. Czy nie wiem, chcemy, żeby totalna porażka też doszła na to miejsce, gdzie będzie to kreskówka, która, czy tam reality show, które będzie, nie wiem, niedokończone i nigdy nie dowiemy się rzeczy, które powinny, powiedzmy, być ukończone? Musiałby sobie tutaj bardzo poważnie przemyśleć, jaki kurde dokładnie targ chcą teraz obrać, bo teraz niby chcą lecieć, widać to pojęcie, jakby chcieli lecieć dwa targety, no. Jeden dla dzieci, tutaj dla starszych, ale to nie da się robić jednego i drugiego, żeby to dobrze wyglądało moim zdaniem. Muszą konkretnie. Trzeba to umiejętnie zrobić. Jeżeli to jest, ma być na zasadzie takiej, że e, nie wiem, przypuśćmy, jeden fanbase zostanie tutaj na rozpieszczany, a drugi będzie zaniedbany, no to, to, no to nigdy nie dojdziemy do jakiegoś wspólnego konsensusu i zawsze będzie. To wyglądało jak to będzie wyglądało, czyli jedni będą mieli, Oj, przepraszam. Jedni będą mieli lepiej, mhm. a drudzy będą mieli gorzej. No dokładnie, albo robimy na nie. dwa fandomy i porządnie, albo nie robimy w ogóle, moim zdaniem. Dlatego to jest właśnie słuszne, co tutaj KL po powiedział. Ja się z tym jak najbardziej podpisuję i zgadzam. Po prostu twórcy, chci twórcy chcieli pozbyć się. Czegoś, co zyskuje na popularności. A właśnie skoro o tym mowa, tu właśnie twórcy też pokazują trochę podwójne standardy. Bo Reunion z jakiegoś powodu chcą zrzucić i w sumie zrzucili, mimo że jest reupload, to jednak po raz pierwszy tam udało im się to zrzucić. To czemu na przykład nie zabiorą się za inne fanmade, które również łudząco przypominają pierwsze sezony? No bo hmm. mamy przecież imitacje, na przykład Wyspy Pakitew. Gdzieś tam Aventura widziałem. jakaś, A, czy coś takiego? Awentura? Dobrze mówię? Chyba tak. No, by, była tam jakaś total drama, gdzie kurde, widziałem Kolesia, który, nie wiem, wyglądał jak Francuz na przykład. I to była jakieś taka mieszanka ludzi dorosłych z, nie wiem, nastolatkami po jakichś tam, nie wiem, wstrząsach mózgu. Ja pierdolę. Jak znajdę to, oczywiście podlinkuję w opisie, żeby ludzie mieli kontekst, o czym ja teraz mówię. Ale mm. mówię, dziwi mnie fakt, że oni. Jednych, jednych uwalają za to, że coś tam staje się trochę popularne, ale jeżeli ktoś zrobi coś w stylu ich, tylko że troszeczkę ze zmienionymi postaciami, to mimo co to jest dalej fanmate, bo to jednak no. Kurczę, i oni to zostawiają, nie? To jest coś, co mnie zawsze zastanawia i dziwi mnie fakt, że Fresh TV, no dosz... praktykuje te podwójne standardy. To mnie bardzo dziwi. Bo to jest coś, co ja zauważam, że wiele twórców kreskówek, gier właśnie praktykuje te, te dziwne właśnie te, teraz standardy, właśnie te podwójne. O, o to mi chodzi. Kurde, za dużo ja się powtarzam, ja muszę mhm. sobie przygotować na przyszłe podcasty jakiś taki, nie wiem, w notatniku albo w open office jakiś taki e, jakoś taką małą podpowiedź lub ewentualnie trochę więcej książek poczytać, żeby nie powtarzać pewnych słów, bo wychodzi z tego trochę. Takie masło maślane. Ale, no, ale widzicie, to, to, okay. to, jest, to jest magia naszych podcastów. My to robimy no. na spontana, my to robimy z głowy. Wiele rzeczy nam same do głowy przychodzi, i przy okazji tutaj do pewnych rzeczy nawiązujemy. Patrz na przykład, pierwszy odcinek z podcasta. Tak, jakoś się temat po kolei rozwija, i zawsze jakoś, jakoś to leci. No, oczywiście, wiadomo, no, no przyszłe podcasty tak też nie będą wyglądać, nie? Ale e, no mówię, co do tej całej akcji z totalną porażką. Byle by to nie okazało się, że byliśmy hypowani na darmo, że jednak okaże się, że tak naprawdę całość to był jeden wielki e, Idjessa prank, bro. Wiesz, po prostu, że to, żeby to nie okazało się prankiem, jakimś, że. Hahaha, zrobiliśmy was w ciula, nie będzie totalnej porażki, oglądacie Total Drama Ramę, przekonacie się do niej w końcu. No by czegoś takiego nie zrobiłem, bo to wtedy no zrobią takiego typowego faka w stronę fanów, a jednak jak już coś robią, to mówię Da się ta dwa uniwersa moim zdaniem pogodzić, tylko niech oni to oddzielą, nie? Że tu macie dramę ramę, tu sobie robimy główno-totalną porażkę i żeby jedni mieli co grać i drudzy po Już jednak... powiem ci szczerze, nawet nie muszą no. tego robić regularnie, tak jak to było za czasów starej totalnej porażki, że tam chyba odcinki w czwartki leciały, tak? Tak, czwart czwartki Już potem nawet, po... nawet nie muszą tego robić regularnie Wystarczy, żeby, nie wiem, odcinek Jeżeli tak bardzo chcą dwa naraz robić To niech, nie w jeden tydzień leci to W, dru w drugi tydzień to i potem w trzeci tydzień znowu to Już jak tak bardzo chcą e, Uczepić się tej dramy ramy No mogliby tak zrobić A myślę, że jednak fani by Zyskali w ich oczach Moim zdaniem wtedy Miałoby to jak najbardziej sens Mhm. Dokładnie Dokładnie tak. Czy coś chcemy jeszcze więcej dodać? Nie wiem, czy mamy coś tutaj jeszcze więcej do powiedzenia. Szczerze, sam nie wiem, chyba już wszystkie tematy poruszone. Chyba temat wyczerpany, no co jedynie Aha. mówię, no przypomnieliśmy odnośnie tego, w sumie nawet nie przypomnieliśmy, bo to można jakby co każdy podcast poruszyć. Ten temat, odnośnie tego, co byśmy chcieli zobaczyć w nowym sezonie, chociaż no wtedy to, żeśmy poruszali postacie, jakie by się pojawiły, a tutaj jednak zrobiliśmy z naciskiem na co byśmy chcieli zobaczyć. Tak więc to jednak jest jakaś mała nowość. Eee, ostatnia rzecz, to już niekompletnie związana z podcastem, to jest to, że pojawiła się nam karta społeczność. Eee, to jest między innymi też i Wasza zasługa, za co bardzo dziękujemy, za to, że. E, oglądacie nasze materiały. Wiem, że duża część z Was się trochę znudziła Uniwersum Totalną Porażką, zdaję sobie sprawę, bo jednak, no, no, umówmy się, długo jesteśmy trzymani w niewiedzy i takie ciągłe rozmyślanie o tym powoduje, że coraz mniej mamy ochotę na coś takiego. No, jednak po czasie hmm. się może znudzić, wiadomo jak to jest. My na pewno w każdym razie się nie poddamy i dalej będziemy działać. Mamy materiały do omawiania. Myślę, że możemy nawet co jakiś czas robić podcasty teraz bo tematy pewnie za jakiś czas również ruszą. Wydaje mi się, że kwestia może, mówię, miesiąca, dwóch i znowu coś wybuchnie, że znowu się spotkamy na takim godzinnym podcaście. No, na karcie społeczności będziemy Was informować ewentualnie o jakichś takich rzeczach, co będziemy planować. I w planach będzie fanpage na Facebooku, to od razu mówimy. Jeszcze nie wiem kiedy, na pewno na razie skupcie się na Karcie społeczność, dlatego że tam będziemy na bieżąco dawać informacje, czy coś będzie nagrywane, co będzie nagrywane. Ewentualnie powiemy, że jest to jakaś niespodzianka, i oczekujcie. Wyczekujcie ją na dniach. No. Tak więc to by było na tyle w sumie. Nic więcej nie mam do dodania. Podcast chyba wyszedł długościowo podobnie do tego naszego pierwszego, ale żeby nie było to szybko, szybki liser zrobię. Wejdę sobie na kanał i zobaczymy. Nasz podcast pierwszy trwał godzinę 10:52, no to taka zbliżona trochę długość. No, bardzo, zaje bardzo zajebiście wyszło nam. Bardzo tak fajnie. Więc to by było na tyle. Ze mną był właśnie Zakolnikow, czyli mu współprowadzący ten kanał. Ja byłem Pomidor. Widzimy się w kolejnych odcinkach i podcastach. No. Trzymajcie się i cześć! I dziękujemy bye bye. również za 600 subskrypcji, ponad już 600 subskrypcji, bo już mamy zaraz 660 Bardzo ładny wynik i jeżeli oczywiście wam się spodobało to jesteście nowi no to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję By śledzić dalsze nasze poczynania No i oczywiście zachęcamy do udostępniania, jeżeli macie jakiś wspólny znajomych, rodzinę, kogoś kto się interesuje totalną porażką to no żeby, nie wiem, ewentualnie pokazać nasz kanał, może kogoś to zainteresuje I zbudujmy fajną społeczność Dokładnie tak, no, oby, oby tak dalej, aby do tysiaka w tym roku Moim zdaniem Przede wszystkim Widzimy się w kolejnych materiałach i będziemy na pewno was Zaskakiwać, tak przynajmniej mi się wydaje, bo będziemy Dużo fajnych rzeczy wprowadzać, no, ale to oczywiście zobaczycie za jakiś czas. Dobra, nie przedłużamy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć. Na razie. Pa! pa.